Witam serdecznie. Paweł Tanajno, kandydat na prezydenta Polski oraz lider strajku przedsiębiorców, został uwolniony przez sąd. Nie znaczy to, że został uniewinniony. To jest skomplikowana sytuacja i będę ją tłumaczył w dalszej części tego vloga. Najważniejsze jest to, z punktu widzenia tego vloga, że Paweł wyszedł na wolność i ujawnił bardzo wiele informacji, co się działo. Od czasu, gdy ta liczna grupa policjantów go otoczyła i wyprowadziła w nieznanym dla mediów kierunku, w kierunku Paweł publicznie postawił zarzuty czterem policjantom, którzy, zdaniem Pawła Tanajno, mieli się dopuścić składania fałszywych zeznań. A to jest bardzo, ale to bardzo poważne. Przestępstwo, za które grozi bardzo wysoka odpowiedzialność karna, a jeżeli dopuszcza go się funkcjonariusz publiczny, w tym wypadku policjant, to my, jako obywatele, mamy prawo czuć się zagrożeni. Każdy z nas. No bo jeśli policja kłamie w sądzie. To jest już bardzo, bardzo niebezpiecznie, bo przecież każdy z nas może przez takiego kłamliwego policjanta, o ile Paweł Tanajno ma rację, zostać po prostu pomówiony, oczerniony, no i potem w najlepszym wypadku na przykład zapłacimy mandat, jeśli taki policjant powie nieprawdę, że jechaliśmy za szybko, a w najgorszym wypadku możemy pójść siedzieć na długie, długie lata, jeśli ten powie, że. No, tutaj wolę nawet nie przywoływać. Także sytuacja bardzo, bardzo dynamiczna, bardzo rozwojowa. I to wszystko się w taki dość szerszy krąg, w, szerszy, w szersze otoczenie wpisuje. No, bo przecież po strajku 16 maja. No, policja została przez wiele mediów, w tym przeze mnie, ale także przez Sylwestra Wardęgę, no złapana na kłamstwie. Wprost! Myśmy im udowodnili, że policja publicznie kłamała. Między innymi na Twitterze. Na przykład sytuacja z, z panem y, senatorem Burym i furgonetką. Policja twierdziła, że sam tam wszedł. A się okazało, że były filmiki, że go do niej wpychali. Nie mówiąc już o takich sytuacjach, jak to policja sobie otacza szczelnym kordonem grupę osób, każe im się rozejść, a następnie, za niewykonanie polecenia, którego nie dało się wykonać, psika ich gazem po oczach. W tym wypadku sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Paweł Tanajno usłyszał bowiem dwa zarzuty. Naruszenia nietykalności osobistej policjantów, zarzuty mniejszej wagi niż te, o których wcześniej mówiło się w mediach, a mianowicie Czynnej napaści na funkcjonariusza. Te zarzuty były kompletnie od czapy. One się, no, nie miały prawa się utrzymać w żadnym sądzie. Zresztą ja też to, mm, no, że się tak wyrażę, zmasakrowałem logicznie na swoim vlogu. Te zarzuty pojawiały się medialnie. Znaczy, w mediach pojawiały się informacje, że Paweł Tanajnow służy takie zarzuty. W końcu usłyszał zarzuty dwóch. Dwa zarzuty yy, na usunięcie Cielesnej policjantów. I to się robi bardzo, bardzo ciekawie, albowiem, zdaniem Pawła, ale także jak możemy przeczytać na przykład na portalu TVP Info, wypowiedź bodajże rzecznika policji, ale kogo dokładnie, to musimy sobie w każdym razie, któregoś z wysoko <coughs> policjantów, Paweł Tanajno, miał rzekomo w czasie tego protestu 23 maja szarpać i popychać policjantów. Śmiem wątpić. Wtedy Pawłowi Tanajno cały czas towarzyszyło co najmniej kilkanaście kamer, które nadawały live, i tam się nagrał dosłownie każdy fragment tego wydarzenia. Jest to po prostu, wydaje się, nieprawda. I w dodatku, wydaje się, że ta nieprawda jest dość łatwa do udowodnienia, no bo wszystko się nagrało, prawda? To jest taki bardzo wyjątkowy. Przypadek w sytuacji prawnej, gdzie łatwo jest udowodnić, że coś się nie zadziało, bo masa ludzi to nagrywała. Okej, okay. Paweł dwa razy dotknął policjanta. Raz biegł, policjant mu nabiegł z tyłu, że się tak wyrażę, no i ten machał ręką, że chodźcie za mną, chodźcie za mną, chodźcie za mną i ten policjant no, nabiegł na niego z tyłu, no, zabiegł mu drogę ym, tak jakby to było um, terminologia sportowa, prawda, faul, e, faul e, f, e, na meczu piłki nożnej, to można by powiedzieć, że znaczy, jakby to się działo między dwoma piłkarzami, to prawdopodobnie ten, f, ten, po, ten dotknięty dostałby żółtą kartkę za usiłowanie wymuszenia faulu. No tak samo tutaj ten policjant moim skromnym zdaniem nie usiłował zrobić nic złego, moim zdaniem po prostu no, sytuacja dynamiczna Znaczyna, tak się zdarzyło, ale, ale na pewno to nie była wina Pawła, który chciał coś złego zrobić. No, biegł, policjant mu zabiegł drogę, on miał rękę w ruchu. Tak się zdarzyło. Zresztą policjant wyraźnie nie miał potem o to żadnych pretensji. No i drugi raz Paweł próbował czmychnąć między nogami funkcjonariuszy, jakby wydostawać się z kordonu. Także to też, no, może tam dmusnął jakiegoś policjanta, czy posmerał. Nie, raczej musnął po nogach, lub może po czymś innym. No, ale też raczej ciężko to nazwać szarpaniem. Na pewno szarpania było przepychaniem. Mimo to, jak twierdzi Paweł Tanajno. Mimo tego, że to się wszystko nagrywało i to naprawdę będzie banalne do e, udowodnienia, adwokat Pawła Tanajno ma w tym momencie po prostu banalną robotę, bo ten materiał dowodowy dla obrońcy na korzyść Pawła Tanajno jest przeogromny. Mimo tego, jak twierdzi Paweł Tanajno, zaraz po wyjściu z sali sądowej, czterech policjantów zdecydowało się zeznać, jak twierdzi Paweł Tanajno, nieprawda, że byli przez niego szarpani i popychani. Obejrzyjmy może fragment materiału jednej z telewizji internetowych. Słuchamy. Proszę Państwa, króciutko. Odczytam najpierw listę hańby, e, e, hańby munduru policjanta. Janusz Stankiewicz, syn Jana Gdańsk, Damian Hinz, Syn Marka z Gdańska, Norbert Oleszak, syn Ryszarda, Piotr Stegna, syn Jerzego. Tych czterech policjantów złożyło fałszywe oskarżenia na temat tego, że zostali szarpani i popychani przeze mnie. Ja jako samotny spacerowicz po święt... ulicy Świętokrzyskiej i na placu przy pomniku Kopernika zostałem otoczony przez 300 policjantów, i... którzy źle zidentyfikowali stan faktyczny. Myśleli, że dziennikarze, którymi otaczali, są częścią zgromadzenia. Policja ratując się przed blamarzem, przed ośmieszeniem się, że wystawili przeciwko jednemu człowiekowi 300 policjantów, wymyśliła sobie i zmusiła prawdopodobnie osoby, które wyczytałem, do złożenia fałszywych oskarżeń. Należy pamiętać, że szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych był skazany już raz za nadużywanie swoich obowiązków, uratowany przez Andrzeja Dudę. W ten sposób pisowski reżim ratuje i chroni przestępców, a ci przestępcy teraz zmuszają policjantów do hańbienia munduru policjanta w Polsce i zamieniają policję w policję polityczną. To się musi skończyć. Otrzymałem wiele ciepłych słów od policjantów, bo tylko z nimi miałem ostatnio kontakt i wszyscy są w szoku, że policja została wmanewrowana w pisowski reżim. Polska stała się państwem dyktatury. Mi przy, przypadł no niezbyt chlubny zastrzyk pierwszego więźnia politycznego, ale odpowiedź jest prosta. Nie damy się zastraszyć. Będziemy protestować dalej. Nie tylko w sprawach przedsiębiorców, ale także o wolność w tym państwie, o poszanowanie praw obywatelskich, o poszanowanie prawa i konstytucji, abyśmy nie skończyli pod dyktaturą Ziobry, Morawieckiego i Dudy, tak jak w tej chwili cierpi naród białoruski. To wszystko, dziękuję Państwu. Jak już mówiłem, sprawa bardzo, bardzo rozwojowa. W późniejszym terminie pod Pałacem Kultury i Nauki, przy tym słynnym krzyżu ułożonym ze Zniczy, krzyżu, który Symbolizuje cierpienie przedsiębiorców w związku z tak zwanymi obostrzeniami, a także chyba cierpienie narodu w związku z nakładaniem coraz to większego reżimu sanitarnego. Słowo reżim bardzo mocno pasuje. Ja przypominam tylko, że już w marcu, gdy PiS przy współudziale znakomitej większości opozycji, tylko 10 posłów było przeciwko, uchwalał tą spec ustawę. Ja już wtedy mówiłem, że ona. Zabiera nam prawa obywatelskie, że ona nam zabiera wolność. Ja już wtedy mówiłem. Wtedy jeszcze Paweł Tanajno kompletnie nie miał pomysłu na strajk przedsiębiorców. Większość opozycji klaskała, tak, 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 dobry pis, świetna spec ustawa. Tylko 10 posłów na 460 było przeciw. A ja już wtedy mówiłem, że to jest złe, że na mocy tej spec ustawy odbiorą nam podstawowe wolności. Ja już wtedy przewidziałem, że pozbawią nam wolności, prawa do wychodzenia z domu i wielu wielu innych rzeczy, ale do rzeczy. Do rzeczy jest tyle, że Paweł Tanajno wtedy pod tym krzyżem zapowiedział, że będzie składał zawiadomienia do prokuratury. I to zarówno na to, co się działo na strajku 60, na manifestacji 16 maja, gdzie przypomnijmy, doszło do bulwersujących rzeczy, gdzie policjanci psikali nieuzbrojonych i nieagresywnych, co było widać na nagraniach manifestantów po prostu gazem. W dodatku jeszcze psikali ich, bo ci nie, bo ci nie wykonywali polecenia, którego się nie dało wykonać, nie, nie rozchodzili się, bo byli otoczeni przez policjantów. No niesamowite kuriozum. I tutaj będą składane zawiadomienia do prokuratury. Ja rozumiem, że zostanie złożone zawiadomienie przeciwko tym czterem policjantom. Wydaje mi się, że ono może być dość dobrze e, poparte materiałem dowodowym, bo jeszcze raz mówię, i to jako człowiek, który skończył prawo, co do zasady strasznie ciężko jest udowodnić, że, że coś się nie stało. No, weź, udowodnij na przykład, udowodnij, że ja w tym momencie na przykład, nie mam na sobie różowych skarpetek. Nie udowodnisz. Mo, dopiero mogę ci pokazać nogę i zobaczysz, jaką mam kolor skarpetki. To wtedy będziesz w ten sposób udow mógł udowodnić, że nie mam różowej. Rzeczywiście nie mam różowej, mam czarną. Ale musisz mi uwierzyć na słowo. Udowodni tego, nie zrobisz bez mojej. Natomiast, także zwykle udowodnienie, że to się nie zdarzyło, jest trudne. Yy, w tym wypadku się da. I, i bardzo mam nadzieję, że. Yy, o ile nie zdarzyło się coś wcześniej lub później, bo później to nie bardzo wiem jak, no bo co, aresztowali go prewencyjnie w kilkunastu albo kilkudziesięciu policjantów, a on potem rzeczywiście ewentualnie ich szarpał i bił, czy po co go zatrzymywali? Bez sensu. Może coś się zdarzyło wcześniej, a więc, ale ra raczej nie sądzę, raczej nie sądzę. Raczej wydaje się, że tak medialnie wydaje się, że tych czterech policjantów, no niestety. Um, niestety chyba zeznało nieprawdę. Ale oczywiście o tym zdecyduje sąd. Mam nadzieję, że prokuratura zdecyduje się w tej sprawie skierować akt oskarżenia, um, bo to trzeba wyjaśnić. Jako obywatel żądam, żeby to zostało gruntownie wyjaśnione. I jeśli się okaże, jeśli, bo przypominam, o winie lub niewinności decyduje sąd. Ja jestem zwykłym vlogerem, teraz już nie z kanapy, tylko z krzesła. Już mam nieponiszczoną ścianę, bo to inna ściana niż ta, na tle której kiedyś nagrywałem, ale ciągle jestem zwykłym vlogerem. To sąd decyduje o tym, czy ktoś jest winny, czy niewinny. Niemniej jednak jako obywatel żądam, żeby sąd miał prawo się w tej sprawie wypowiedzieć. Ja więc żądam, żeby prokuratura nie zamiotła tego pod dywan, nie, nie zrobiła nie zrobiła e, umorzenia, tak jak na przykład było, było szybciutko umorzona sprawa ewentualnych narażenia nas Polaków na utratę zdrowia i życia przez partię rządzącą czy tam usiłowania, żeby to zostało normalnie procedowane i żeby sąd miał prawo się wypowiedzieć, a także żądam, żeby ta rozprawa nie była utajniona, bo co do zasady rozprawy są jawne, a więc mają prawo ludzie na to przychodzić, w tym media, jak i to transmitować, a my ludzie mamy prawo wiedzieć. Bo ja teraz jako obywatel jestem przerażony. Dlaczego? Bo teraz... Jest cała masa dowodów na niewinność Pawła. Zwykle jednak człowiek jest w sytuacji słowo przeciwko słowu. I w momencie, w którym policjanci kłamią, a nie możemy wykluczyć, że nie kłamią, to każdego można wsadzić do więzienia za niewinność. Wystarczy, że wyjdziesz na ulicę, mogą do ciebie podejść, skućcie, a następnie powiedzieć, że ich zaatakowałeś z nożem i próbowałeś zabić. Ich będzie dwóch, ty jesteś jeden. Pójdziesz siedzieć. No, chyba, że będziesz miał farta i jakiś tam monitoring, nagra i tak dalej, ale w praktyce ten monitoring pewnie szybciutko zostanie zabezpieczony, więc o ile nie znajdzie się jacyś świadkowie, którzy przypadkowo to nagrywali, idziesz siedzieć. Dlatego policja nie ma prawa kłamać. W ogóle nie ma prawa być w sytuacji, że że, że w ogóle są podejrzenia, że policjanci kłamią. Takie sytuacje trzeba dogłębnie um, wyjaśnić. I jeśli się okaże, że ci policjanci kłamali, to ci policjanci dopierdla nie żadne wydalenie ze służby coś do więzienia na maksymalny wymiar kary przewidziany przez polityków, przełożeni dopierdla. Bo nie wierzę w to, że nikt ich nie nakłaniał. Jeśli kłamali, jeszcze raz podkreślę, o winie lub niewinności decyduje sąd. Natomiast jeśli się okaże, że oni kłamali, czyli że są winni, jak sąd tak zdecyduje, to trzeba znaleźć, kto ich do tego nakłaniał. Kto to tolerował, kto to inspirował. Może komuś można przypisać tak zwane sprawstwo kierownicze. Może to sięgnie do samej góry, do polityków. I to trzeba sprawdzić. Nie dlatego, że jakoś popieram Pawła Tanajno. Nie. Jestem neutralnym człowiekiem, nie popieram żadnego polityka. Tylko dlatego, że jestem obywatelem, który nie chce za chwilę mieć sytuacji, że pójdzie siedzieć za niewinność, bo dwóch czy trzech policjantów się zmówi, że będą kłamać przeciwko niemu. Nie, ma, nie może być żadnej, żadnego, ale to żadnego toler, żadnej tolerancji nawet dla podejrzeń, że policjanci kłamali. A przypominam, medialnie, jeszcze nie w sądzie, ale medialnie już niestety wiele osób udowodniło policji, że kłamią. To jest rzecz niespotykana. To, to Takie rzeczy właśnie dzieją się w reżimach, moi kochani. Takie rzeczy działy się za PRL-u, gdzie y, polskich patriotów skazywano na wieloletnie więzienie, a czasem nawet karę ostateczną, na podstawie kłamliwych oskarżeń. Kochani moi, ja nie ukrywam, że jestem wielkim fanem rotmistrza Pileckiego. Polski bohater, panie świeć nad jego duszą, części chwała bohaterowi. Kochani moi, to jest wielki bohater. Wielki bohater. Człowiek, który na ochotnika poszedł do obozu koncentracyjnego, a był taki, który dostał zwolnienie lekarskie. Zastanówcie się, dlaczego. On sam tam poszedł. Dlaczego tam poszedł? Poszedł, żeby tworzyć ruch oporu. Żeby się dowiedzieć, co tam było. Żeby zebrać informacje. Żeby można było przekazać to na, na Zachód. To, że Zachód nie pomógł, olał, zignorował, no to już tylko świadczy o tym, jacy są Amerykanie, których organizacje teraz domagają się od nas pieniędzy. Ale to jest inna kwestia. Wiecie, co jest ważne? Że ten bohater, polski bohater, Roman Pilecki, który przeżył drugą światową, przeżył niemiecki obóz, potem dostał się w łapy oprawców komunistycznych. I wiecie, co powiedział? Że w tym obozie niemieckim to było lekko. Po tym, co mu zrobili komuniści. I niestety komuni komuniści m.in., Posługiwali się fałszywymi zeznaniami policjantów. Ja tych policjantów o nic nie oskarżam. Mam nadzieję, że są niewinni. Chociaż, jeżeli rzeczywiście zeznali, że byli szarpani i popychani, a moim zdaniem na, mater... a moim zdaniem na materiale nie ma po prostu, pod... wideo nie ma po prostu po tym śladu, więc moim zdaniem ich, spraw... ich sytuacja wygląda niedobrze, ale jeszcze raz podkreślę. O tym decyduje sąd. Natomiast na pewno do czasu, do czasu rozstrzygnięcia tego sądu powinni zostać zawieszeni w służbie, a także powinni zostać zawieszeni w służbie wszyscy ich yy, przełożeni wszyscy do komendanta wojewódzkiego włącznie. Takie rzeczy nie mają prawa się dziać, bo przez pobłażliwość dla takich rzeczy potem dzieją się takie sytuacje, że chłopaka biorą. E, znaczy, akurat nie Pawła, tylko innego wcześniej, e, zgarniają chłopaka, bo się pomylili z ulicy, a na przesłuchaniu biorą go toa do toalety i podłączają mu elektrody e, z paralizatora. Prawdopodobnie do przyrodzenia, bo wcześniej kazali mu zdjąć spodnie. Chłopak nie przeżywa, a oni dostają jakieś strasznie niskie zarzuty. Głównie uwaga przekroczenia uprawnień, czyli co? Generalnie torturować, bo to były tortury, to mają prawo, ale może nie w kiblu, albo nie ze spuszczonymi spodniami, tak? Nie, kochani moi. To jest po prostu... To jest po prostu... Hmm. To jest po prostu, no to były tortury i dlatego nie ma, nie ma żadnej możliwości, nie ma żadnych możliwości, żeby dla takiego typu sytuacji było przyzwolenie. Tymczasem czym się różni uwolnienie od uniewinnienia? To dość skomplikowane, ale potra, pozwa, pozwolę sobie bardzo prosto to wyjaśnić. Zrobię kilka uproszczeń, bo to nie jest wykład z teorii prawa, Pawła Tanajno próbowano skazać jak zwykłego bandytę, jak takiego chuligana, który po prostu się nakierdziela z policją. Próbowano go, mówiąc krótko, skazać w trybie uproszczonym. Także po prostu zwijają cię przed sąd, sąd przyklepuje, idziesz siedzieć. Albo dostajesz zawiasy, ale już jesteś skazany. To nie wyszło. Dlaczego nie wyszło? No, bo sąd zdecydował, że materiału dowodowego jest na tyle dużo, że nie da się tego zrobić na postępowaniu uproszczonym. I skierował sprawę, zwrócił sprawę prokuratorowi, żeby przygotował się do postępowania w trybie normalnym czyli teraz piłeczka jest po stronie prokuratora. Czy prokurator zdecyduje się napisać zwykły, normalny akt oskarżenia? Filop, w chwili obecnej Paweł Tanajny jest człowiekiem wolnym. Więcej, zdaje się, ale tutaj musiałbym się podpytać osoby bardziej biegłej w tych procedurach karnych, ale jest wolny. Jest całkowicie wolny. Wydaje mi się, że nawet ciężko mówić, czy w tym momencie ma zarzuty. No bo chyba ma. M musiałbym to sprawdzić. W każdym razie piłeczka jest u prokuratora. Prokurator może skierować ta, ta sprawa została po prostu cofnięta przez sąd do prokuratury. Prokurator może uznać po wnikliwym zbadaniu materiału dowodowego, że sprawę umarza, postępowanie umarza i w tym momencie nie kierować sprawy w ogóle do sądu, a więc Paweł będzie miał załatwioną tą sprawę dla siebie pozytywnie, w ogóle bez jakiejkolwiek rozprawy sądowej. Czy tak się stanie, czy tak się nie stanie, zobaczymy. Mam nadzieję, że jakiś prokurator. No zobaczymy. Ja bym wolał, żeby ta sprawa jednak się normalnie toczyła. Chociażby dlatego, że wtedy prokuratura będzie musiała przedstawić normalnie dowody. A więc ci, ci policjanci będą musieli przyjść do sądu i być przesłuchani. Nie przez prokuratora czy przez innego kolegę policjanta, tylko przez sąd. A także. Pytania, mam co do zasady, będzie mógł zadawać również pełnomocnik Pawła Tanajna. Może mieć zgodnie z ustawą, zdaje się, trzech, więc sądzę, że pro bono, um, tam się kilkadziesiąt osób zgłosi, na pewno Paweł sobie wybierze trzech najlepszych. Jestem przekonany, że oni tak przemaglują tych policjantów, że się dowiemy, nawet medialnie, jak to było. Czy koledzy kazali, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także ja mam nadzieję, że to się, się odbędzie właśnie ze względu na, na dobro, dla, dla takie dobro wiedzy publicznej. Oczywiście z tego samego powodu, ale to by oznaczało upolitycznienie prokuratury. Ja nie chcę wierzyć w to, że prokuratura jest upolityczniona, więc mam nadzieję, że, yy, że tak się nie stanie. Znaczy, nie chcę wierzyć, ale może się tak zdarzyć, gdyby prokuratura była upolityczniona, to mogłaby z tego samego powodu zdecydować, że nie kieruje tego do sądu, chociażby po to właśnie, żeby uniemożliwić e, przesłuchanie sądowi niezależnemu i pełnomocnikom Pawła Tanajno policjantów w obecności kamer, tak żeby wszyscy mogli zobaczyć, bo... Przy czym mówię jeszcze raz, to by oznaczało, że prokuratura jest upolityczniona moim zdaniem, gdyby były takie pobudki prokuratury. No może być na przykład uczciwy prokurator, który powie, no dobra, przejrzałem materiał dowodowy, tam nie ma krztyny, krztyny dowodu na tego człowieka, więc umarzam sprawę, a jednocześnie tych czterech policjantów, którzy według Pawła Tanajno zeznawali, że, że byli szarpani i, i, i popychani. Wobec stwierdzenia przez prokuratora, ewentualnego stwierdzenia przez prokuratora, że tego nie było, to on skieruje część materiału dowodowego do odrębnego postępowania przeciwko tym czterem policjantom. Może się tak zdarzyć. Tutaj także sam fakt, że to nie pójdzie do sądu, nie oznacza, że prokuratura jest upolityczniona. To by tylko pobudki ewentualne prokuratura do działania lub zaniechania. By oznaczały to upolitycznienie. Kochani moi, zobaczymy. Ja tylko powiem tyle, że jeszcze raz podkreślę, bo to nie jest tak, że ja popieram Pawła Tanajno, czy nie popieram Pawła Tanajno. Podobnie jak żadnego innego polityka, jestem całkowicie neutralny. Natomiast na przykładzie Pawła Tanajno bardzo mocno widać, że policja jest wykorzystywana do celów politycznych. Ponieważ yy, jak pan Morawiecki sobie łamie reżim sanitarny, za pieniądze podatnika cykają mu zdjęcie, jak łamie ten reżim sanitarny w knajpie, sam to publikuje na swoim własnym fanpage'u, to jakoś policja mu nie daje mandatu. Jakoś nie słyszałem, żeby. Skierowano sprawę do sanepidu. Być może teraz, jak się mleko rozlało, jak się media doczepiły, jak to mówią, politycy, to może teraz, może teraz się zdecydują. Ale, ale wcześniej nic nie było słychać. Jak prezydent Andrzej Duda pojechał sobie e, do Leśników i siedział sobie przy stole i biesiadował, gdy jeszcze nie było wolno, to też nic się takiego nie działo. Tymczasem jak traktują ludzi, zwykłych, normalnych ludzi, bo to już nie są tylko przedsiębiorcy, to już nie jest tylko strajk przedsiębiorców, to jest, to jest proces wolnych ludzi, a więc jak traktują wolnych ludzi, którzy śmieją powiedzieć, nie podoba mi się zamordyzm, jaki wprowadzacie, pod pozorem walki z koronką. Bo walka z koronką to jest jedno i dobrze, że walczycie z koronką, ale nie takimi metodami. Walczcie takimi metodami, że... Poprawicie jakość służby zdrowia, będziecie robić rzetelne testy, kupicie dobre ma yy, maseczki, a nie trefne maseczki za miliony złotych, które do niczego są. Dobra, o tym już mówiłem, więc po prostu przejrzyjcie playlistę komentator. A tymczasem zachęcam do dania łapki w górę, udostępnienia. Oglądajcie w playlistach, bo wtedy to bardzo dobrze robi na. Na, na algorytm. Pozdrawiam, pozdrawiam, a najważniejsze są udostępnienia. Trzymajcie się. Pa! Hej, hej!